Sąd Okręgowy w Częstowie wydał wyrok w sprawie oskarżonego Dariusza H. i Marka M. Obaj byli oskarżeni o przestępstwa dotyczące przechowywania i składowania odpadów w Częstowie na ulicy Filmatów 28. Sąd Okręgowy w Częstowie uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów. Dariuszowi H. zarzucono 4 czyny, Markowi M. 2 czyny i wymierzył im kary jednostkowe i kary łączne. Markowi M. wymierzył karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jako karę łączną oraz karę łączną grzywny 400 stawek dziennych po 100 zł, a Dariuszowi H. karę łączną pozbawienia wolności 4 lata i karę łączną grzywny 400 stawek dziennych po 50 zł. Ponadto sąd zobowiązał oskarżonych częściowo do naprawienia wyrządzonej szkody. W ten sposób do zapłaty na rzecz firmy wynajmującej halę 400 tysięcy zł, na rzecz miasta Częstowa 391 tysięcy zł i na rzecz firm wynajmujących wózki widłowe odpowiednio 5 i 6 tysięcy zł oraz obciążył częściowo ich kosztami i opłatami sprawy. Czy w tym przypadku wyroki nie są zbyt pobłażliwe? Sąd okręgowy, zasądzając obowiązek naprawienia szkody, uznał, że w przypadku miasta może zasądzić tylko taką kwotę, jaką miasto do tej pory poniosło. Nie może obowiązku naprawienia szkody zasądzić tej kwoty, które są potencjalnie do poniesienia, bo miasto jest dopiero na początkowym etapie wywożenia tych odpadów i dopiero wtedy mogą się dochodzić na drodze cywilnej dalszych należności z tego tytułu. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Strony mogą złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, a później wnieść apelację od tego wyroku do sądu apelacyjnego w Katowicach. Do tej pory wpłynął wniosek od jednego z obrońców na razie, ale termin upływa dopiero w czwartek 2 maja 2024 roku.